Cześć, witamy ponownie dzisiaj. Jesteśmy znowu w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Dżonowie. A jak już zdążyliście się przekonać, to bohaterem dzisiejszego odcinka będzie BTR-152. Zapraszam. W trakcie II wojny światowej państwa zachodnie oraz Niemcy masowo używali transporterów opancerzonych, czyli pojazdów, których zadaniem było dostarczenie piechoty na pole walki, chroniąc je przed ogniem karabinowym czy odłamkami artyleryjskimi. Sowieci w trakcie tego konfliktu nie wypracowali własnej konstrukcji ze względu na problemy technologiczne oraz niewystarczające moce produkcyjne. Jednak dostali w stosunkowo dużej ilości konstrukcje zachodnie, takie jak brytyjskie transportery Universal Carrier czy amerykańskie M3 i M5. W związku z tym po II wojnie powstanie tego typu sowieckiej konstrukcji wydawało się być właściwie tylko kwestią czasu. W maju 1945 roku do prób trafił prototyp ciężarówki ZIS-151, 2,5-tonowego wozu, który był w dużej mierze oparty na podzespołach pochodzących z Lend-Lease'u. I właśnie bazując na podwoziu tego pojazdu, Sowieci postanowili skonstruować własny transporter opancerzony, wykorzystując koncepcję amerykańskich pojazdów M3 i M5. Przy czym w odróżnieniu od nich, a były to pojazdy półgąsienicowe, zdecydowano się na stworzenie wozu typowo kołowego. Przygotowanie transportera zlecono fabryce ZIS w Moskwie. Prototyp był gotowy w marcu 1947 roku i poddany został szeregowi prób. W trakcie prób okazało się, że podwozie jest jednak zbyt ciężkie dla podwozia samochodu ciężarowego, bo nie wytrzymywały resora czy przepalały się sprzęgła. Ale stosunkowo szybko rozwiązano te problemy i pojazd jako ZIS-152 przeszedł do dalszych badań. Ostatecznie zakończyły się one pozytywnie dla tego pojazdu, gdyż dzielność terenową okazał się mieć lepszą niż stanowiący punkt odniesienia terenowy samochód ciężarowy Gaz 63. W sumie po pierwszych próbach wyprodukowano 3 krótkie eksperymentalne serie, 12 pojazdów, które testowano do końca 1949 roku. W marcu 1950 roku przyjęto transporter do służby w Armii Sowieckiej pod wojskowym oznaczeniem BTR-152. Co ciekawe, jego konstruktor tuż po przyjęciu wozu do uzbrojenia został skazany przez Sowietów na 25 lat więzienia za sabotaż i dywersję. W transporterze BTR-152 przedział napędowy znajduje się z przodu pojazdu, kierowania w centralnej jego części, a z tyłu przedział desantowy. Sam kadłub jest samonośny, wykonany z walcowanych, spawanych płyt pancernych. Pierwsza rzecz, która zwraca uwagę, patrząc na przód pojazdu, to masywna metalowa, stalowa żaluzja, ruchoma, sterowana z wnętrza pojazdu. Cały przód kadłuba to płyty o grubości 13 mm, taką też grubość ma żaluzja. Dzięki niej kierowca mógł regulować dopływ powietrza do chłodnicy, która znajdowała się bezpośrednio za nią. Oczywiście w sytuacji bojowej ta żaluzja jest opuszczona. Za chłodnicą znajduje się jednostka napędowa. Silnik to benzynowy, jednorzędowy, 6-cylindrowy ZIS-123 o mocy maksymalnej 110 koni mechanicznych. Sprzęgło dwutarczowe, suche, współpracujące z 5-biegową skrzynią biegów. Pojazd na drodze asfaltowej był w stanie rozpędzić się do 75 km na godzinę, a zasięg na drodze wynosi 600 km. Sama maska pojazdu, jak widzicie, jest trzyczęściowa. Po prawej i po lewej stronie skrzydła umożliwiające dostęp do silnika, centralnie nieruchoma płyta, do której te dwa ruchome skrzydła są zamontowane. Z racji tego, że ten pojazd jest wozem ostatnich serii produkcyjnych, a konkretnie należy do wariantu W1, jest on wyposażony w wyciągarkę, która znajduje się za masywnym zderzakiem. Ta wyciągarka ma moc 5 ton. W transporterze BTR-152 dowódca zajmuje miejsce po prawej stronie pojazdu, kierowca po jego lewej stronie. Widzicie, że oba okna, które wykorzystują ci członkowie załogi, są w dwóch różnych położeniach. Okno dowódcy w położeniu marszowym, okno kierowcy po lewej stronie w położeniu bojowym. W położeniu marszowym obaj członkowie załogi obserwują teren właśnie przez dwa duże przeszklone okna. W położeniu bojowym w momencie kontaktu z przeciwnikiem okno jest wyjmowane, a na nie nakładana jest pancerna przesłona ze szczeliną obserwacyjną. Ta szczelina obserwacyjna wypełniana potem jest wkładem ze szkła kuloodpornego. Zwróćcie uwagę na ukształtowanie tego wkładu. Jest ono pod skosem. Wszystko po to, aby utrudnić porażenie osoby, która obserwuje teren w wypadku przebicia pocisku przez tą warstwę szkła. Dodatkowo kierowca mógł zamontować peryskop, nieruchomy peryskop w dachu pojazdu. W miejscu, gdzie znajduje się ramka, tam właśnie jest klapka, w którą ten peryskop był wmontowywany. Na boku kadłuba pierwsza rzecz to gniazdo radiostacji. Radiostacja używana w tym pojazdzie to R-113. Później mamy drzwi. Drzwi, które w tym miejscu prowadzą do kabiny dowódcy. Drzwi dwuczęściowe. Górna część znajduje się na zawiasach. Jest ona odchylana. Dzięki temu w sytuacji braku kontaktu z przeciwnikiem powiększa nam się pole obserwacji. W momencie kontaktu z przeciwnikiem dowódca mógł obserwować teren przez niewielką szczelinę, która była zasłaniana wewnątrz, jak widzicie, zasuwą pancerną, analogicznie jak szczeliny, o których Wam powiem. W pierwszych wariantach produkcyjnych ta szczelina była zasłaniana szkłem pancernym. Dalej, moi drodzy, wlew paliwa. W BTR-ze 152 były dwa zbiorniki. Analogiczny wlew jest po kolejnej stronie. Ściany kadłuba w pierwszych wersjach to płyty walcowane o grubości 10 mm. W późniejszych wariantach od serii produkcyjnej W cały pancerz BTR-a został nieznacznie wzmocniony. Mówiłem Wam, że z przodu grubość była 13 mm. W wariancie W podniesiono ją do 14 mm, a pancerz boczny z 10 do 11. Co dzięki temu zyskano? Zyskano dzięki temu odporność całego kadłuba na ostrzał amunicją przeciwpancerną kalibru 7,62, zwykłą amunicją kalibru 12,7 oraz porażeniem przez odłamki pocisków artyleryjskich o wadze do 12 gramów. Zresztą sam pancerz był dość dobrze ukształtowany, chroniąc dodatkowo jeszcze swoimi skosami załogę. Zresztą kształt pancerza docenili sami Izraelczycy, którzy wzorując się na konstrukcji kadłuba BTR-a 152 stworzyli własny transporter opancerzony o nazwie Shoel. Dalej w kadłubie widać trzy charakterystyczne otwory strzelnicze. Jak widzicie, są one zasłaniane ruchomymi osłonami pancernymi. Można je z wnętrza otworzyć lub zamknąć. To one umożliwiały prowadzenie ognia przez desant z broni osobistej z wnętrza pojazdu. BTR-152 to trzyosiowy kołowy transporter opancerzony, gdzie koła posiadały opony 9x20. Jeżeli chodzi o układ napędowy, to istniała możliwość napędu na przednią oś oraz dwa tylne koła napędzane były wspólnie. Istniała możliwość rozłączenia napędu, tak że napęd szedł albo na oś przednią, albo był przekazywany na dwie kolejne osie. Oś tylna zawieszona na półeliptycznych, odwróconych resorach piórowych. Oś przednia zawieszona na półeliptycznych resorach piórowych, dodatkowo amortyzowana amortyzatorem hydraulicznym. Warto zwrócić uwagę na to, że te pojazdy ostatnich wariantów produkcyjnych zostały wyposażone w system centralnego uzupełniania powietrza w kołach, co bardzo pozytywnie wpływało na ich możliwości terenowe. W pierwszych wariantach produkcyjnych tego systemu nie było w ogóle. Od wariantu W pojawił się ten system, przy czym jego przewody znajdowały się na zewnątrz pojazdu, co ułatwiało ich uszkodzenie w trakcie pokonywania trudnego terenu. Natomiast w wariancie W1 cały system pompowania kół jest umieszczony już w piastach kół. Jak widzicie, dno transportera było na różnych poziomach. Przednia jego część, łącznie z maską do wnęki pierwszego tylnego koła, była umieszczona niżej. Pozostała część wyżej. Miało to oczywiście niekorzystny wpływ na jego dzielność terenową. Na drzwiach prowadzących do przedziału desantowego zawieszone koło zapasowe. Na tylnych ścianach dwa dodatkowe otwory strzelnicze umożliwiające prowadzenie ognia z broni osobistej załogi. Drzwi do przedziału desantowego dwuczęściowe, otwierane na zewnątrz. Widzicie również z tyłu hak, przy pomocy którego można było nawet holować lekkie działa. No to zapraszam do przedziału desantowego. Jak widzicie, przedział desantowy BTR-152 jest dość obszerny. Jednak Sowieci zdecydowali upchnąć się tutaj aż 17 żołnierzy, no co czyniło go już zdecydowanie mniej przestronnym. Jak ci żołnierze byli umiejscowieni? Na tych składanych ławkach, na której jednej siedzę ja, umieszczono po 5 żołnierzy. 2 żołnierzy było na pojedynczych ławkach z tyłu. Centralnie umieszczone było jedno siedzisko, tutaj go w tym pojeździe aktualnie nie ma, i 4 żołnierzy zajmowało miejsce na 2 składanych ławkach znajdujących się za stanowiskiem kierowcy jedna i za stanowiskiem dowódcy druga. Za tymi ławkami, za siedziskami tych ławek, również w wariancie W i W1 umieszczono butle z powietrzem, dzięki którym pracował centralny system uzupełniania ciśnienia w kołach. Co jeszcze mamy w tym przedziale desantowym? No, ten element taki charakterystyczny, o którym już Wam opowiadałem, otwierane ze środka przez żołnierzy strzelnice, przy pomocy których mogą prowadzić ogień z broni osobistej. Na obwodzie pojazdu widzicie 3, ale są 4, czwarty zobaczycie później, czopy, w których można było umieścić główne uzbrojenie transportera, czyli ciężki karabin SGM. I teraz, co charakterystyczne, zakładano również, że w tych czopach, dzięki specjalnym adapterom, można było umieścić ręczne karabiny maszynowe DPM, które stanowiły wyposażenie drużyny piechoty, która była przewożona w transporterze. 2 adaptery do tych RKM-ów znajdowały się na wyposażeniu transportera. No to jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę, to tutaj ta przestrzeń, w tych uchwytach przewożono uzbrojenie główne w momencie, kiedy po prostu nie było potrzebne. No to przejdźmy teraz do szoferki. Ja w tym momencie znajduję się na miejscu dowódcy, no przede mną miejsce oczywiście zajmował kierowca. Na wstępie taki mały, czerwony, niepozorny przycisk znajdujący się przede mną. To przycisk, bez którego cały pojazd nie będzie działał, bo włącza on całą elektrykę. Dźwignia znajdująca się nad nim to dźwignia obsługująca wyciągarkę pojazdu. Dowódca obsługiwał radio R-113. Pulpit tutaj centralnie znajdujący się pośrodku szoferki to mechanizm, dzięki któremu można było regulować ciśnienie w kołach transportera. Te dźwignie, które tutaj się również znajdują, to kolejno dźwignie służące do rozłączenia przedniego lub tylnego mostu, dźwignia zmiany biegów oraz hamulce ręczne. Pod całą deską rozdzielczą taki charakterystyczny aluminiowa znowu dźwignia, przy pomocy której kierowca mógł otwierać lub zamykać żaluzje doprowadzające powietrze do chłodnicy pojazdu. W tych 2 półkach, jak widzicie, była możliwość przewożenia wkładów, którymi wypełniano szczeliny w płytach zasłaniających okna przy kontakcie bojowym z przeciwnikiem. No to na deser, moi drodzy, zostało nam uzbrojenie główne, więc wracamy do przedziału desantowego. Uzbrojenie główne BTR-152 stanowi karabin maszynowy SGM kalibru 7,62 mm. Jak widzicie, istniała możliwość przemieszczania tego karabinu właściwie w promieniu 360 stopni, jednakże w kontekście strzelania do tylnej półsfery było to niewygodne, dlatego też na bokach i tylnej ścianie transportera zamontowano specjalne czopy umożliwiające przeniesienie tego karabinu. No i Piotrek twierdzi, że będzie to niezwykle śmieszne zobaczyć mnie męczącego się z tą bronią, no więc dla niego, no i dla Was, spróbujemy ją przemieścić. Patrzcie, jednak ostatecznie nie było aż tak źle. No i jak widzicie, mamy karabin na bocznej burcie. Tutaj kontekst ostrzału już boku tylnej półsfery jest zdecydowanie wygodniejszy. Pamiętacie, mówiłem, że również w tych czopach można było umieścić ręczne karabiny maszynowe DPN, przy czym wymagało to dodatkowego adaptera. To co? Do tylnego czopu niesiemy? No to nieśmy. BTR-152 to pojazd opracowywany równolegle z bazową wersją transportera i miał służyć do zwalczania nisko lecących celów oraz do bezpośredniego wsparcia piechoty. Podstawową różnicą było zamontowanie w przedziale desantowym podwójnie sprzężonego, naprowadzanego ręcznie WKM-KPW kalibru 14,5 mm z amunicją w ilości 1400 sztuk. Ogień do celów naziemnych prowadzono przy użyciu celownika OP-114. Do celów lotniczych używano celownika WK-4. Zestaw był w stanie porazić cel lecący z prędkością do 600 km/h na wysokości od 500 do 1000 m. Ogień do celów naziemnych można było prowadzić na dystansie do 2000 m. Obsługa działa liczyła 3 osoby. Desant zmniejszono do 6 żołnierzy. Produkowany był od 1952 do 1955 roku. W sumie wytworzono 719 takich pojazdów. BTR-152B to wóz w wariancie mobilnego punktu dowodzenia. ZIS-152D to opracowany w 1952 roku prototyp wozu przeciwlotniczego pojazdu wsparcia uzbrojonego w poczwórnie sprzężone, napędzane ręcznie WKM-KPWT kalibru 14,5 mm. Pojazd nie wszedł do produkcji. BTR-152S to powstały w 1953 roku wóz dowodzenia wyposażony w radiostację R-118. BTR-152W to pierwsza poważna modernizacja pojazdu, która weszła do produkcji w 1952 roku. Podstawowa zmiana polegała na dodaniu centralnego systemu pompowania kół. Był to system zewnętrzny, co doprowadzało do częstego jego uszkodzenia podczas przejazdu przez trudny, zalesiony teren, ale korzyści wynikające z jego użycia były bezsprzeczne. BTR-152W był pierwszym transporterem opancerzonym produkowanym seryjnie z takim systemem. Pojazd otrzymał nieznacznie wzmocniony i inaczej rozplanowany pancerz. Zamontowano ogrzewanie dla załogi i desantu, korzystając z doświadczeń pierwszych wersji pojazdu zmodyfikowano podwozie i silnik. BTR-152E to wariant przeciwlotniczy budowany w oparciu o BTR-152W. Budowany był w latach 1952–1957 i zbudowano 160 sztuk. BTR-152W1 to produkowany od 1958 roku wariant wyposażony w koła o nowej konstrukcji z przewodami systemu centralnego pompowania kół wewnątrz felg i szeregiem podzespołów zunifikowanych z nową ciężarówką ZIL-157. Uzbrojony był w karabin maszynowy SGMB kalibru 7,62 mm. BTR-152K to powstały na skutek doświadczeń z powstania węgierskiego w 1956 roku wóz, którego podstawową zmianą było zamontowanie nad całym pojazdem pancernego dachu o grubości 8 mm. Przy stanowisku kierowcy pojawiła się możliwość zamontowania urządzenia noktowizyjnego TWN-2. Pojawienie się dachu umożliwiło zastosowanie systemu ochrony przed bronią ABC, zamontowano ogrzewanie dla załogi i desantu. Korzystając z doświadczeń pierwszej wersji pojazdu, zmodyfikowano podwozie, silnik. Desant zmniejszono do 13 osób. BTR E152V to zbudowany w 1957 roku prototyp trzyosiowego pojazdu, w którym osie rozmieszczono w różnych odległościach na całej długości kadłuba, a skrętne były osie pierwsza i trzecia. Wóz nie wszedł do produkcji seryjnej. W armii Egiptu i Afganistanu używano konwersji transportera BTR-152W1 z zamontowanym w przedziale desantowym czechosłowackim stanowiskiem wyposażonym w sprzężone razem karabiny TK wzór 53 kalibru 12,7 mm. W W trakcie walk w Libanie w 1982 roku z armią izraelską, Armia Libańska oraz OWP użyły stworzonego lokalnie wariantu BTR-152W1 uzbrojonego w umieszczony w przedziale desantowym zestaw ZU-23-2. Zdobyty wóz tego typu używany był także przez armię izraelską. Analogiczną konwersję opracował Wietnam. Armia Libańska stworzyła wariant wozu zabezpieczenia technicznego. Tylny pancerz nadbudówki ukośnie ścięto, a w przedziale desantowym umieszczono nieruchomy żuraw służący do ewakuacji uszkodzonych pojazdów. R-118AM Stadion to wariant produkowany na podwoziu BTR-152S, wyposażony w radiostacje R-154-2 Moliden i R-311. Produkowany był w latach 1955-1959. W sumie powstało 272 wozy. Na bazie zdobytych na armiach arabskich transporterach BTR-152 Izraelczycy stworzyli zestaw uzbrojony w stanowisko M45, czyli napędzaną elektrycznie wieżyczkę z 4 WKM-ami Browning 12,7 mm. Kolejna izraelska konwersja polegała na montażu w przedziale desantowym zestawu TCM-20. Zestaw ten był powojennym izraelskim rozwinięciem stanowiska M45 i wyposażony był w 2 działka Hispano Suiza HS404 kalibru 20 mm zamiast karabinów maszynowych. Jedną z najciekawszych konwersji był wariant sudański, gdzie w przedziale desantowym transportera umieszczono kompletny zestaw M167A1 Vulcan. Sudan posiadał 20 tego typu zestawów. Brak danych, ile ostatecznie osadzono na BTR-ach 152 oraz jak wyglądało ich użycie. W Jemenie powstał wariant z zabudowanym przedziałem desantowym, na którym ustawiono wieżę PBU-1 stosowaną w BRDM-ach 2 czy BTR-ach 60PB, której głównym uzbrojeniem jest WKM-KPWT kalibru 14,5 mm. Dodatkowo w burtach pojawiły się 2 niewielkie okna osłonięte kuloodpornym szkłem. Nieznana jest liczba stworzonych egzemplarzy oraz szczegóły ich użycia. Znane są zdjęcia 3 zniszczonych wozów. Własnej modernizacji BTR-152 dokonała Sri Lanka. Na pojeździe pojawił się dach, a w jego przedniej części nieruchoma zabudowa w kształcie wieży. Brak jest jednak informacji o szczegółach prac, jakie wykonano przy pojeździe. W trakcie walk z Daesz toczonych w Iraku jedna z szyickich milicji użyła do walki zmodernizowanego lokalnie BTR-152. Wóz otrzymał nowy, masywny zderzak, który może służyć jako taran. Przednie pancerne przysłony obserwacyjne dowódcy i kierowcy pojazdu zastąpiono oknami ze szkłem pancernym pochodzących z Hamera. Zabudowano przedział desantowy, montując na nim obrotnicę osłoniętą płytami pancernymi. BTR-152W2 to wariant pojazdu dowodzenia opracowany w Polsce, wkrótce zmodernizowany do wersji WD-2M. Zamontowano hermetyczne zadaszenie przedziału desantowego. W wozie umieszczano radiostację R-118, R-108, dodatkową baterię akumulatorów oraz usprawniono system komunikacji wewnętrznej. W ramach misji Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym wojska wietnamskie w ramach kontyngentu desygnowały pojazdy BTR-152 zmodernizowane do wariantu ewakuacji medycznej. Przedział desantowy został zamknięty. W jego wnętrzu oprócz 5 osób można przewozić 2 rannych na noszach. Pojazd wyposażono w klimatyzację. W ramach tej samej misji zmodernizowano przynajmniej 2 pojazdy bazowe, pozostawiając oryginalne zadania transporteru piechoty. Przedział desantowy przykryto dachem, zmodernizowano siedziska, w stropie umieszczono osłoniętą blachami pancernymi obrotnicę, w której można zamontować KM. Podobną modernizację przeprowadzono na wozach znajdujących się bezpośrednio w służbie, przy czym zabudowa dachu jest wyraźnie niższa, a obrotnica z KM ma jedynie płytę chroniącą strzelca z przodu. Produkcja ZIS-152 rozpoczęła się w lipcu 1950 roku. Do końca roku wyprodukowano ich całkiem sporo. Planowano 600 pojazdów z radiem 301, a bez radia 299. Nasycenie jednostek piechoty Armii Sowieckiej nowymi transporterami opancerzonymi i ich rozwój postępował szybko, czego dowodem była masowa prezentacja nowych pojazdów na paradzie w dniu 7 listopada 1951 roku. Do 1953 roku BTR-152 stał się głównym pojazdem opancerzonym piechoty i formacji zmechanizowanych Armii Sowieckiej. Do roku 1955 włącznie wyprodukowano ich 4923 sztuki. Szczyt produkcji przypadł na rok 1954, gdy powstało 996 pojazdów. Ogółem w latach 1950-1959 wyprodukowano 9901 wozów wszystkich wariantów. Zestawienie aktualnych użytkowników BTR-152 możecie zobaczyć poniżej. Całość znanej mi literatury, zarówno rosyjskiej, jak i anglosaskiej, źle umieszcza debiut bojowy BTR-152, sygnalizując, że miał on miejsce w trakcie tłumienia powstania węgierskiego. Tak naprawdę pojazd ten po raz pierwszy użyty bojowo został w trakcie tłumienia wystąpień w Poznaniu w czerwcu 1956 roku. Użyte wtedy zostały pojedyncze pojazdy tego typu, które były nowością w polskich jednostkach. Na początku 1956 roku do Wojska Polskiego spłynęło pierwsze zamówienie na 140 pojazdów tego typu. Rozdysponowano je równomiernie po jednostkach, w efekcie czego w pułku zmechanizowanym było jedynie 9 wozów tego typu. W listopadzie 1956 roku BTR-152 i BTR-152W użyto do tłumienia powstania na Węgrzech. I chociaż na ogół wykonywały swoje zadania pomyślnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, to poniosły one znaczne straty, głównie od broni zapalającej, uderzającej w otwarte kadłuby pancerne od góry, z okien, balkonów i dachów. Pojazdy opancerzone paliły się jak świece, wspominał uczestnik walk w Budapeszcie. Wnioski były jednoznaczne i natychmiastowe. Znaczna część transporterów opancerzonych zdolnych do prowadzenia walk ulicznych powinna być produkowana wyłącznie z zamkniętym od góry, uszczelnionym pancernym dachem, wyposażonym w luki do wysadzania desantu. W 1955 roku Egipt otrzymał 100 zamówionych w Związku Sowieckim BTR-152, a kolejna setka dotarła rok później. W 1956 roku wozy te użyto w trakcie tzw. kryzysu sueskiego, a znajdowały się wtedy one na wyposażeniu dwóch batalionów zmechanizowanych 4. Dywizji Pancernej, stanowiącej obronę bezpośredniej linii kanału, oraz jednego batalionu zmechanizowanego 2. Dywizji Piechoty, skoncentrowanej w rejonie Kairu. W trakcie walk użyto nielicznych transporterów ze składu 2. Dywizji Piechoty. Jedna z jej brygad walczyła na Synaju. Strategiczna decyzja dowództwa egipskiego o skoncentrowaniu się na obronie linii kanału w obliczu spodziewanego anglo-francuskiego desantu spowodowały, że starcia miały mniejsze natężenie niż mogłyby mieć. W ich efekcie wycofujące się wojska egipskie straciły relatywnie niewiele sprzętu, w tym kilka BTR-ów 152. Wozy masowo wykorzystywane były w trakcie wojny sześciodniowej. W jej trakcie na przykład żołnierze syryjscy pozostawali w pojazdach, traktując je jak właściwie bojowe wozy piechoty, prowadząc walkę ogniową zamiast opuścić wóz i rozmieścić się w terenie. Takie użycie niedostosowane do takiej formy walki przekładało się na duże straty zarówno osobowe, jak i sprzętowe, zwłaszcza że syryjska piechota zmechanizowana walczyła często bez wsparcia własnych czołgów. Wojna sześciodniowa okazała się być prawdziwą hekatombą dla BTR-ów 152. Kilkaset wozów wpadło w ręce Izraela, zasilając drugoliniowe jednostki. W 1968 roku, realizując operację Dunaj, wojska Układu Warszawskiego wkraczają do Czechosłowacji. W oddziałach agresora znajdują się BTR-152, jednak w tym momencie stanowią one już wóz powoli wypierany z linii przez sowieckie BTR-60 czy budowany w kooperacji polsko-czechosłowackiej Skoty. Wojna Jom Kippur, która wybuchła w 1973 roku, była prawdziwym łabędzim śpiewem BTR-152. To w tym konflikcie ten już przestarzały wtedy transporter był nadal podstawowym transporterem opancerzonym wojsk państw arabskich, a co najciekawsze, licznie występował również po stronie izraelskiej. Zdobyte we wcześniejszych walkach pojazdy stanowiły wyposażenie części rezerwowych brygad IDF-u. Duże ilości tych wozów wpadły w ręce wojsk izraelskich po zakończeniu tego konfliktu. BTR-152 był podstawowym transporterem opancerzonym sił somalijskich w trakcie wojny etiopsko-somalijskiej w Ogadenie, która rozpoczęła się w 1977 roku. Na początku wojny Somalia dysponowała około 265 BTR-ami, które otrzymała w dwóch transzach w 1965 i 1973 roku. Wchodziły one organizacyjnie w skład 7 batalionów zmechanizowanych. pierwszej fazie wojny somalijskie kolumny zmechanizowane skutecznie parły w głąb terytorium etiopskiego, osiągając głębokość zagonów na poziomie 700 km. W krótkim czasie 90% spornego Ogadenu było w rękach Somalii. To właśnie BTR-152 towarzyszyły somalijskiemu blitzkriegowi pierwszego etapu tej wojny. W 1977 roku Związek Sowiecki sprzedał walczącym z rodezyjskim rządem rebeliantom 5 transporterów BTR-152. W 1981 roku, już po powstaniu Zimbabwe, wozy te wzięły udział w powstaniu Entuambe. W nocnych walkach, jakie rozgorzały w okolicach Bulawayo, doszło do 2 potyczek, w trakcie których BTR-y wpadły w zasadzki ogniowe przygotowane przez rządowe samochody pancerne Land-90. Skończyło się to oczywiście zniszczeniem 3 rebelianckich BTR-ów 152. BTR-y były używane przez armię afgańską w walkach z rebeliantami w trakcie interwencji sowieckiej w latach 1979-1989. Kilka zdobycznych wozów było używanych przez powstańców przeciwko siłom rządowym. Pojedyncze egzemplarze używane były przez siły ukraińskie w trakcie walk w Donbasie w latach 2015-2016. Brak śladów na użycie tego typu pojazdów w kolejnej fazie konfliktu, która rozpoczęła się w lutym 2022. Pojedynczy zmodernizowany pojazd był użyty w 2017 roku jako wóz samobójczy przez jedną z grup islamskich dżihadystów. Na transporterze zamontowano dodatkowe płyty pancerne osłaniające koła i przód pojazdu. Dodatkowo na wozie umieszczono siatkę przeciwkumulacyjną. Na zakończenie opisu użycia bojowego kolejny przykład tego, jak dawny sprzęt wojskowy może służyć cywilnym potrzebom. Tu Afganistan i ciekawe wykorzystanie kadłuba BTR-a jako filaru improwizowanego mostu. BTR-152 okazał się być pojazdem nade wszystko niezawodnym oraz zdolnym do konwersji na różne wersje specjalistyczne oraz niewielkie modyfikacje. Dodatkowo niewątpliwą zaletą był przestronny przedział desantowy. Oczywiście pod warunkiem, że nie próbujemy wepchać do niego 17 żołnierzy, tak jak zrobili to Sowieci w pierwotnej koncepcji. BTR-152 jednak ostatecznie pozostał opancerzoną ciężarówką ze wszystkimi zaletami i wadami tego typu pojazdu. Nade wszystko silnik był za słaby do tej opancerzonej jednak konstrukcji. Często się przegrzewał, nade wszystko przy podjazdach pod strome góry. Równocześnie nierówne poziomy podłogi powodowały, że dzielność terenowa wozu nie była najwyższa. To determinowało fakt, że wóz był przywiązany jednak do dróg bitych. Dużą wadą BTR-152 okazał się być odkryty przedział desantowy, co czyniło niemożliwym wykorzystanie tego pojazdu w realiach zastosowania przez przeciwnika broni masowego rażenia. Równocześnie ten odkryty przedział czynił BTR-a bardzo wrażliwym na ogień pośredni, np. moździerzy, czy w realiach miejskich na rzucane granaty czy butelki z płynem zapalającym, o czym przekonali się Sowieci w trakcie walk na Węgrzech w 1956 roku. Jednak ostatecznie BTR-152 dał Sowietom to, czego potrzebowali, a więc doświadczenia z użyciem i wykorzystaniem w masowy sposób transporterów opancerzonych, a także umożliwił odkrycie ich własnej ścieżki w kontekście tego typu wozów, którą podążają właściwie do czasów współczesnych. I to tyle, co przygotowaliśmy dla Was o BTR-152. Jeżeli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, by dać łapkę w górę i umieścić inspirujący nas do dalszej pracy komentarz. Pamiętajcie o tym, że na Patronite możecie wesprzeć naszą działalność, a dzięki Waszej pomocy nasz kanał będzie mógł się dalej rozwijać. Jeżeli macie jakieś pytania co do wozu, który Wam opisaliśmy, również dajcie nam znać w komentarzach, spróbujemy na nie odpowiedzieć. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!